To jest rzeczywiście dzisiejszy dzień, jest ostatnim dniem naszego grania w tym roku. Gramy do południa dwa spektakle prastarych opowieści, a wieczorem o godzinie 17 Królową Śniegu. Jeszcze są wolne bilety na Królową Śniegu, niewiele wprawdzie, ale są. Serdecznie wszystkim zapraszam. Zwłaszcza, że śniegu na dworze nie ma, więc można się w teatralnej przestrzeni przenieść trochę do krainy chłodu. No zdecydowanie. Ta Królowa zaprasza nas wszystkich do krainy chłodu, ale to jest z drugiej strony właściwie piękna kraina, bo ona jest lekko nostalgiczna. Na pewno taką krainą, gdzie możemy sobie pomyśleć o sobie, o swoich bliskich. Przypomnijmy troszkę o tym spektaklu, który pojawił się w repertuarze Opolskich Lalek. Opowieść, jak sama nazwa mówi, doskonale znana, ale to bardzo ciekawa interpretacja. Tak, Tomek Kaczorowski znalazł swój świat, w którym Kaja, Gerdę i Królową Śniegu umieścił. No i to, tak jak powiedziałem, to jest niezwykle taki poetycki, nostalgiczny, ale bardzo mocno refleksyjny. Także dający nam wiele takich powodów do myślenia o świecie spektaklu. To jest też taka bajka, która na nas jako dzieciach i na dorosłych też robi wrażenie, więc to też jest taki uniwersalny spektakl i dla dzieci, jak i rodziców, którzy z nimi przychodzą. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie baśnie Andersena właśnie mają taki wymiar wielopokoleniowy. Czasami te takie historie fabularne, które odczytujemy wprost, mają w sobie wiele głębi, sięgają też archetypów, które każdy z nas też powinien sobie nosi i dzięki temu je odkrywa, przychodząc na spektakl teatralny. A oczywiście nasz teatr jest teatrem, który bardzo często proponuje widzom spektakle, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli mogą sobie odnaleźć swoją własną przestrzeń myślową. Czyli zwłaszcza, że dzisiaj mamy dzień wolny dla wielu rodziców, również jak i dla dzieci, to jest to ostatnia szansa i okazja, by pędzić po bilet, tak jak pan powiedział. Tak, oczywiście. Oczywiście to taka granica, kończy się rok, zaczyna się za chwilę kolejny i oczywiście za chwilę rozpoczynamy kolejny i znowu zapraszamy na nasze spektakle, ale faktycznie, patrząc na to w takich kategoriach, dzisiaj gramy po raz ostatni w tym roku.